Cześć, z tej strony Kebab, witam was na kanale Kebab Games, drugi odcinek serii Undertale. Skończyliśmy na ruinach. Wczoraj się męczyliśmy, w poprzednim odcinku, nie wczoraj tylko. W poprzednim odcinku męczyliśmy się z tymi liściami, nie? Co tam spadałem cały czas, potem napieprzałem się z innymi i rozumiałem, zacząłem rozumować mechanikę tej gry, w jaki sposób mieć lepsze wyniki, jeżeli chodzi o złoto i tak dalej. I przed nami jest ten duch z Pac-Mana. Krapie. Czy sobie poszli? Ten duch cały czas mówi na głos Z, udając, że śpi. Aha. Okej, okay, to jest zabawne dosyć. W sensie ja nie czaję humoru. Jak się zwa ten twórca? Toma... To był Tom? Tobiego Foxa, nie czaję humoru Tobiego Foxa, no nie, no śmieszne, ale to jest zabawne, że Z, że ale chodziło po prostu o Z, że duch mówi z, udając, że śpi, zabawne, okej? Okay? Ruszyć go siłą? Nie, będziemy spokojni, jesteśmy opanowani. Dobra, kupnijmy go po prostu, już nie będziemy się nawet męczyć, trzeba go ruszyć siłą. Ten cały czas mówi na głos Z, udając, że śpi. Ruszyć go siłą? W ogóle podawiam przeprosiny dla was, sorry za ewentualne szumy w tle. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają. Wiatrak jest włączony, jest za gorąco w moim mieszkaniu. Tak, ruszmy go siłą. To jest Napstab look, ale git jest soundtrack w tle, uwielbiam, nie? Okej, okay. Napstab look. Sprawdź. Napstab look, tak, 10, defensywa 10, ten potwór nie wygląda jakby miał poczucie humoru. Ciekawe? O, jestem bardzo śmieszny. Uff, o kurwa, no to nie jest śmieszne. Połączone, pozdrowie, nie śmieszne! Dobra. Chociaż. Obdarzyłeś nam sobie spokojnym uśmiechem. Spoko? Serio, nie mam na to teraz ochoty, wybacz mi. A, nie mam ochoty na atak. Chodźmy go jeszcze raz. Opowiedziałeś na Napstab lookowi drobny żart. Okej, okay, powoli się śmieje, ma już dwa hechy. To dobrze ona świadczy. Może będzie miał zaraz trzy hechy, to go udobrucham. Jeszcze raz go pocieszmy. Chciałby ci coś pokazać. Daj mi spróbować. Czego? Nazywam to Dapper Blook. Aha. Ciekawe cię. Podoba ci się? Tak, podoba mi się. Podoba mi się, ale... pocież. Zwykle przychodzę do ruin, bo nikogo nie ma w pobliżu. Ale dziś spotkałem kogoś miłego. Okej, okay. Chyba chodzi o mnie. Ach, zaś się rozgaduję. Schodzę ci z drogi. Dobra, git, no... Dogadałem się z nim, ale nie uzyskałem nic zamian, żadnego złota, co mnie denerwuje. Ale domyślałem, że to... Myślę, że to był jakiś boss czy coś w stylu. Więc logiczne. Nie zauważyłeś? Wyprzedaż pajęczych wypieków w dół i w prawo. Z kosztu jedzenia zrobionego przez pająki? Dla pająków? Z pająków. Dla pająków? Przez pająków? Dla pająków? Z pająków? Co? Dół i w prawo. Pajęcza wyprzedaż wypieków, cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom. To już nie chcę, to nie. Nie. Nie lubię pająków. Arachnofobia, nie lubię. Webet. Mój przyjaciel nigdy mnie nie słucha. Tylko jak coś mówię i pomija moje słowa, wciskając X. Dokładnie. Wciskając X. Co oznacza X? O nie, ty też mi to robisz. Wciskam Enter generalnie, więc nie jestem jak twój przyjaciel. Webet, słyszałem, że F4 sprawi, że otrzymasz pełny ekran. Boję się, że mnie wywali z gry. Ale co oznacza F4? Fantastyczna czwórka. To chyba nie o nas, gdyż widziałem maksymalne 3 żeby w tym pokoju. Trudno powiedzieć, ile najmniej. Webet, słyszałem, że jesteś dość łaskawy, jak na człowieka. Pewnie już wiesz, że potwory ubierają żółte imiona, gdy możesz ich oszczędzić. Co o tym sądzisz? Bardzo to jest przydatne. Bardzo to jest głupie. Bardzo przydatne, dzięki. To jest raczej przydatne.
Pamiętaj, oszczędzanie to nie tylko odmowa walki z wrogiem. Może pewnego dnia będziesz musiał odmówić, nawet jeśli jego imię nie będzie żółte. Dryń, znowu ta skrzydła mnie dzwoni. Halo? Pyta ci Valon. Właśnie zdałem sobie sprawę, że minęło trochę czasu, odkąd sprzątałam. Nie spodziewałam się mieć gości w tak wcześnie. Pewnie leży wiele przedmiotów tu i tam. Może się podnieść. Wiesz co, no my tak samo. Dosłownie leży chyba jeszcze mięso na moim łóżku. Możesz się podnieść, ale nie bierz więcej niż potrzebujesz. Pewnego dnia zobaczysz coś, co ci się naprawdę spodoba. Będziesz chciał mieć na to trochę miejsca w kieszeniach. Okej, czyli faktycznie limitowane jest to moje miejsce w ekwipunku. Warto to zaznaczyć, nie? Dobra. Tu jest tylko jeden przyłącznik. Nie chcę tu wchodzić na to. Stąd mogę wylecieć. Nie ryzykuję. Nowy potwór. Tego znam, nie? A tego nie znam jeszcze, sprawdź. Wygląda na złego, ale jest tylko w złym towarzystwie. Podążę za rojem, spoko, spoko. Czy można ich ogarnąć? O kurde pele, dobra. Więc z nim pogadajmy sobie. Mam to gdzieś, o ty skurwysynie, jak masz gdzieś moją rozmowę? Jestem akurat dobrym delikwentem do rozmawiania. No pogadaj ze mną. Mam to gdzieś, okej. To spróbujmy najpierw udobruchać tego, znaczy, no wiecie, pogadać z tym skurczybykiem. Pogibałeś biodrami, galetował. No, też pogibał, fajna sprawa. Bądźmy w zgodzie teraz. Okej. Pogadaj. Może mu cukierka mogę dać? Może o to chodzi? A nie, z gówna. Może warto skorzystać z tej rady? Bycie mną jest super. Aha, fuck! Nie martw się tym światem. Okej, spróbuję jeszcze z nim pogadać. Heja! Pogadajmy z nim. Może być ciekawym rozmówcą? Nie będzie ciekawym rozmówcą? Cofam to. Nie ma tego. Oszczędź. Wygrałeś, skrałeś 3 złota. Fajnie. Czyli dostałem od niego 2. Bo za galaretkę dostaję 1. Warto mieć na uwadze. Będę musiał wejść w to. Znaczy, dobra. Zacznijmy od tego miejsca. Głodny powoli jestem w ogóle. O, siema, co tu się dzieje? Ktoś tu z kawką będę napierdala się. Wasz woj wskoczył z ziemi, wyskoczy z ziemi. Nie, nie walka. Sprawdź. Wielkość dania, jeden potwór niemonitorowany przez MRIRW? Ministerstwo, kurwa, rolnictwa? O, dobra, tak ma. Dobra. Nie no, pogadajmy z nim. O, chociaż czekajcie, obiad. Poklepałeś brzuch. Proponuję mi zdrowy posiłek. Zjedz swoje zieleniny. O. Pamiętam, że te zielone chyba są git. Mogę z nim pogadać. Rośliny nie gadają o kretynie. A. Okej. Nie wiedziałem, przepraszam. No to poklepałeś brzuch. Wasz wojt proponuje zdrowy posiłek, ponownie. Gdzie jest swoje zieleniny? No i gdzie jest ten... O, git. Pachnie jak gotową markę z groszkiem. O, i go udobruchałem. Czy musiałem faktycznie zjeść tą zieleninę, żeby go udobruchać? Spoko, no to mogę znikać stąd. Oj, 4 złote jeszcze dostałem. W ogóle tak sprawdzę jeszcze, ile mam tego złota. Bo nie jestem pewien. Złote 21, no kurde, no to są dobre pieniądze, nie? Lecę dalej. Czy muszę paść we wszystkie otwory? Nie musiałem paść we wszystkie otwory. A musiałem z nim zawalczyć. Znów wyskoczy z ziemi. Dobra, on chce obiad. Poklepałeś brzuch, wasz wojt proponuje zdrowy posiłek. Dobra, przynajmniej i tak mi da trochę zdrowia, nie? Ten gościu. O, baja. I to straciłem. Zajebiście.
Coś jeszcze na dole się dzieje, czy nie? O, napstaw luk, siema. Spadłem do dziury, teraz nie mogę z niej wyjść. Idź beze mnie. Czekaj, duchy mogą latać, co nie? No cóż. Zniknął. Mógł to zrobić wcześniej, ale nie chciał. Tam na dole jest ta marchew. Spróbujmy się jeszcze z nią jakoś dogadać. Nie wiem, czy powinienem ze wszystkimi tak napierniczać się, ale... Ale dobra. To tylko szybka walka i lecimy dalej. Poklepałeś brzuch, to ja znam oczywiście tą formułkę. Lecimy dalej. Zjedz swoje zielenie. Kurde. Noż. Tracę tylko na tym. Niepotrzebnie walczyłem. Niepotrzebnie walczyłem. No już mogę wyjść na szczęście. Co tu się dzieje? Oto przycisk, nacisnąć? Tak, naciśnij. Nic się nie stanęło. Dalsze drzwi to nie wyjście, po prostu oznaczają orientację w perspektywie. Oto przycisk, nacisnąć? Tak. Nic się nie stanęło. Bez sensu po coś. Oto przycisk, nacisnąć? O, tu przycisk! Kurwa! Myślałem, coś będzie za tym. Nie pamiętałem, przyrzekam, po prostu, wiecie, chciałem sprawdzić, akurat tą kolumnę chciałem sprawdzić, nie? Przyrzekam na własną... Na własne życzenie, że nie pamiętam nic kompletnie z tego. Ale to co ciekawe akurat, że akurat tutaj trafiłem, nie? Czekajcie, bo chciałem zobaczyć, co tu pisze. Jeśli możesz to przeczytać, naciśnij niebieski przycisk, okej. Okay. Jeśli możesz to przeczytać, naciśnij czerwony przycisk. O, to będzie nacisnąć, tak? Okej, okay, jeszcze nawet nie będę kłócił się, po prostu będę szedł dalej. Mike Wazowski, truskawka i czmiel. Nie czepiaj się go, nazwisko, okej, okay, A. Walker. To chyba źle zrobiłem, że wziąłem ich wszystkich naraz. O mój Boże, co tu się dzieje? Dobra, czyn. Czyli tak, najpierw weźmy obiad, przyda mi się. To będę miał od razu leczenie. Mam 14 kp tylko, nie? Czemu dostałem atak za to? Przecież dostałem zielonego. Muszę jeszcze raz zrobić. Boże. Jeszcze raz. Dawaj. Zjadłem? Tak, zjadłem. Z nim się nie gadało, pamiętam. Czyli z nim. Mam się go nie czepiać. W końcu ktoś to pojął, no. Fuck. Litość, oszczędź. I teraz mogę go ponownie oszczędzić. Na szczęście. Może będzie zaraz jakiś zapis. Nie chcę umrzeć, po prostu. I zapis, coś. Co, jakiś kolejny będzie za ścianą? Nie. O Boże, wszystkie po kolei muszę to zrobić. Czekaj, tu pisze mi coś. Naciśnij zielony przycisk. Tak, naciśnij go. Lecimy dalej. O, fuck. Ile będzie? Błagam mnie, tylko nie zabij teraz. Please. Okej. Nieźle. 8 złota, let's go. Holy fucking shit. Mamy tu rozdzielenie dróg. Jezu, złą drogę poszedłem, kurwa. Daj mi spokój, maciulo. Jak się dostałeś, moje dziecko? Daj mi spokój. Dobra, nie miałem speedrunować, co ja robię. Nie miałem speedrunować, już będę czytał. Już, uleczę cię.
Nie powinnam ci zostawić tak długo samego, samemu, nie? To było lekkomyślne, próbując ci zaskoczyć w taki sposób. Cóż, zdaje mi się, że nie mogę już tego chować. Chodź, małe dziecię, no, teraz jestem zajęty, będę zwiedzał, kurwa, krainę, os. Siema. Obyd, tylko między mną a tobą. Widziałem Torię wychodzącą stąd jakieś chwilę temu. Niosła jakieś artykuły spożywcze, okej, to jest sklep. Nie pytałem jej, do czego je posłużą. No bo się nie pyta o takie rzeczy. Halo? Okej. To jest jakiś argument, nie? Zawsze gdy stare drzewo zapuści jakieś liście, one od razu podają. I mamy save'a. Całe szczęście. Widok tak słodkiego, czystego domu w ruinach wypełnia cię determinacją. Zapisz oczywiście, super sprawa. Czujesz ten zapach? No, niespodzianka! Upiekłam tofit na malowe ciasto, czyli użyłaś dwóch składników, o którym pytałaś, które po prostu wolę. I końcowo nie miało to znaczenia, bo i tak użyłem. Pomyślałem, że możemy uczcić twoje przybycie. Chcę, żeby twój pobyt tutaj był jak najmilszy, więc zostawię ślimakowe ciasto na noc. Ślimakowe ciasto? Co ty tu wpierdasz? Nie masz Biedronki? Nie możesz kupić jakichś zwykłych warzyw? Pamiętacie, że ona mówiła, że ma syf w domu, bo możemy sobie poszukać jakichś dużych rzeczy? Ona kazała, nie, wraz, bo nie będziemy mieć miejsca w punku, ale still, kamal. Poszukajmy jakichś cukierków, które nam dadzą życie, bo widzę, że walka z trzema potworami jest uciążliwa, co dopiero będzie dalej, nie? W środku jest stary kalendarz, z początku roku 2000... któregoś tam. Zaraz zajdziemy w dół. Te książki są mocno zużyte, musiały być czytane wiele razy. No, jak się mieszka w Elblągu, się czyta kilka razy książkę na raz, nie? To też będzie przy tym stole? Nie, nie będzie przy tym stole. Ognisko daje nam coś ciekawego? Ogień nie jest gorący, tylko przyjemnie ciepły. Mógłbyś włożyć ręce do środka, ale nie wkładaj lepiej. Po prostu nie rób tego, odpisz sobie. Książka historyczna, oto losowa strona. Uwięzieni za barierą i pełni strachu przed kolejnymi atakami ludzi? Wycofaliśmy się. Daleko, daleko w ziemię szliśmy, aż dotarliśmy do krańca groty. To był nasz nowy dom, który nazwaliśmy... Dom. Jak Piłsudski, co miał psa, którego nazwał pies. Nasz król jest wielki, ale dość kiepski w wymyślaniu nas. No, kreatywnością nie grzeszy niestety. Końcówki z narzędzi zostały złożone w dół, aby były bezpieczniejsze. Okej. Tu jest jej pokój, tak? Nie, to jest kuchnia. Z jakiegoś powodu w lodówce jest sklepowa tabliczka czekolady. No z jakiegoś powodu, może po to, żeby zjeść się na później i żeby się nie roztopiła. Całkiem inteligentne podejście. Dla ciebie to jest szokujące, ale dla mnie to jest akurat standard, nie? Że chowam jedzenie do lodówki, by nie zgniło. Zle wygląda na zapchany białym futrem. Bój. Wewnątrz szafki znajdują się formy na piekarni w kształcie potworów. Okej, okay, ciekawe. To jest... Jaki miły zapach. Niestety jest za gorący, by je zjeść. A, to jest to chyba, tak? Kuchenka jest bardzo czysta, która jest zamiast tego pewnie używa ogniowej magii. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale... To jedno jest mniejsze niż inne. Zauważyliście? Są dwa takie wielkie... Okej. Okay. Może to jest jakaś część fabuły? Oto on! Co to? Pokój? Twój własny pokój, mam nadzieję, ci się spodoba. Co mnie tam kurwa tykasz po włosach jakoś? Znamy się? Prywatny? Czy coś się przypala? Czuję się jak u siebie. Brzydki te pokój. Patrzę, te super zabawki. Kompletnie cię nie interesują. To jest łóżko. I... Budziłem się później, tak? Znalazłeś kawałek tofu namalowanego ciasta. Spoko, spoko. Czyli nie umyślę się, przespałem. Pusta ramka na zdjęcie jest mocno zakurzona. Pudełko z butami dla dziecka w różnych rozmiarach i lampa, którą mogę zgaszyć, zapalę lepiej. Nie lubię ciemności. Ciemność jest straszna. Tu coś się znajduje? Nie, się nie znajduje. Ten kwiatek coś robi?
Nic nie robi, a tutaj coś się dzieje. Juhu! Kwiat? Och, kaktus, prawdziwe największe tsundere ze wszystkich roślin. Zaglądasz do środka. Skandal. To szuflada Scarpet Toriel. Podejść tak. To encyklopedia podziemnych roślin. Otwarłeś w środku. Pałka. Teleskopowa. Gatunek roślin ziemnowodnych z brązową długą niełupką. Znany bardziej powszechnie jako parówki wodne. Ja chyba takie coś istnieje nawet, nie? Ona wygląda jak kutasa, z tego co pamiętam. Zdecydowanie większe niż pojedyncze łóżko. Okej, ty to ryj, świętuszko. To pamiętnik Tory. Przeczytasz jakiś nowy fragment? Czy jesteśmy chujami być... Czytasz fragment. Czemuż Kiel szuka sobie przyjaciół? Ponieważ odczuwa samotność. Wiem, kto robi takie żarty. Naprawdę mnie to bawi akurat, nie? A to jest humor w sensie taki, że czytasz takie coś i dochodzi do ciebie ten koncept, że ktoś to musiał wymyśleć i uznać, że to jest zajebisty żart. I to mnie bawi. Reszta strony jest wypełniona żartami podobnego kalibru. No, czyli... Podobnego kalibru, czyli takim czymś nikogo nie zabijesz, nie? Pokój pod remontem. Spoko, czuję. Ciekawe lustro. Coś się znajduje? Wewnątrz wale są nasiona kwiatów oraz połamane kredki. Okej, okay. I zostało nam jeszcze jedno pomieszczenie do sprawdzenia. Piwnica, tak? To na dole. Tam piksele sami to robią, widzicie? Tam, na tym rogu. Nieładnie, Tobi. Myślę, że powinieneś bawić na górze. A ja myślę, że powinieneś spierdalać, mi zostawić spokój w lampu 01. Ja chcę tam pójść. Mi się udało dalej przejść, czy nie? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ale zmienia się dymek wypowiedzi. Raz, dwa, trzy. Chyba mi się udaje dochodzić dalej, mi się wydaje. Raz, dwa, trzy. Nie, bez sensu. Nie, nic tam nie ma, po prostu nic tam nie osiągnę. Jeszcze ostatni raz tam pójdę. Raz, dwa, trzy. Nie. Czekaj, bo jest zła na mnie. Znasz, Prychula? Już stałeś z tego, co widzę, tak. Teraz zauważyłaś? Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo się cieszę, że mam kogoś przy sobie. Jest tu tyle książek, którymi chciałabym się podzielić. Chcę ci pokazać moje ulubione miejsce do łapania orbaków. Jakieś mrowisko, kurwa, na które będziemy razem szczać? Przygotowałem też program dla twojej edukacji. Może to być dla ciebie zaskakujące, ale będzie to lepsze niż polski system edukacji, ale zawsze chciałam zostać nauczycielką. W sumie, może to nie jest aż tak zaskakujące, jednakże cieszę się, że mam tu ciebie. Och, coś chciałeś powiedzieć? O co ci chodzi? Co? To co teraz, to teraz jest twój dom? A chcesz posłuchać o książce, którą właśnie czytam? O tym czytasz, kurwa, ulotkę z żabki? Najlepsze promocje. Nazywa się 72 zastosowania dla ślimaków. Jesteś obrzydliwa, po prostu. Jak opuści ruinę. Co powiesz na ciekawy fakt o ślimakach? Widziałeś, że ślimaki robią okropne sznurówki? Interesujące, co? Jak opuścić ruiny? Muszę coś zrobić, zostań. Idź do piwnicy, chuj ci w dupę. Zygnała w ginie, okej. Okej, już mi się nie chce iść do piwnicy. Chciałem tu być sam. Chcesz wiedzieć, jak wrócić do domu? Czyż nie? Przed nami znajduje się koniec ruin. Jedyne przejść do reszty podziemia. Mam zamiar je zniszczyć. Nikt nie będzie już mógł stąd wyjść. A teraz bądź dobrym dzieckiem i wróć na górę.
i po prostu idziemy dalej, nie? Każdego człowieka, który tu spadł, spotka ten sam los. Przypominam, że dosłownie chyba pamiętam, że na wstępie historii razem ze mną powiedziałeś, że jestem jedynym dzieckiem, człowiekiem, którego spotkałaś. Albo coś czegoś nie zrozumiałem, albo napisy są po prostu błędne. To powiedziałaś, teraz kłamiesz. Niezależnie od tego, co jest prawdą, kłamiesz. Jesteś szmatą, jesteś kłamcą, nie chcę z tobą gadać, zabiję cię. Przychodzili, odchodzili, umierali. Naiwne dziecko. Jeżeli opuścisz ruiny, on, Asgore, zabije cię. Tak dalej. Jestem jedną osobą, która cię chroni, rozumiesz? No. Okej. No i system Rocket Patriot też mnie całkiem dobrze broni. Oraz Sojusz Północnoatlantycki broni nas przed trzecią wojną światową potencjalną. Wojsko amerykańskie, wojsko Wielkiej Brytanii na terenie Polski. No, całkiem dużo rzeczy mnie broni. Policja też, no. Okej. Nie próbuj mnie zatrzymać. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Ale ja cię. To ty kurwa dzwonisz, nie? W tym momencie. Tak bardzo chcesz wyjść? Tak. Chcę wrócić do domu. Chcę. Tory, ja cię szanuję, ale uwierz mi, spędzanie czasu z tobą jest mniej zachęcające niż pójście do szkoły we wrześniu. By the way, niedługo szkoła, przygotowaliście się? Tak bardzo chcesz wyjść? Jaka oburzona, kurwa, jesteś moją matką, gościu. Jesteś dokładnie taki jak inni. Jest tylko jeden sposób, by to rozwiązać. Udowodnię, że będziemy się siłować na rękę, okej. Walka na kutasy, let's go. Szmato, rozniosę cię. Tory blokuje drogę. Dobra, obgadajmy w ogóle. Wie, co jest dla ciebie dobre. Nie, chyba nie wie, kurwa. Ło, ty w bizdu! A, mnie zmasakrowała prawie. Nie mogłeś wpaść na żaden temat rozmowy. Okej. O, fuck. Jeszcze raz próbuję z nią pogadać. Ewentualnie będziemy ponownie próbować wymyśleć, co powiedzieć, lecz gówno, nie? Będziemy starać się zaraz. Ajajajajajajajaj. Oszczędź. Okej, fuck. Silna jest Francja jedna. Ironicznie rozmowa nie wydaje się być rozwiązaniem tej sytuacji. Czyli mamy oszczędzać cały czas, tak? Oszczędź. Okej, tak, pojawił się drugi dwukropek. Cudem to uniknąłem, cudem uniknąłem, nie? Dosłownie. Jest trzeci dwukropek, chyba jest tam jeszcze miejsce na czwarty. Ajaj, ojej. Ojej, mi w mordę dała. Czekajcie, bo nie mam zbytnio. Okej. Nie mam zbytnio życia, więc musiałem to zrobić, nie? Sorry, ale po prostu nie chcę ryzykować. Mordą. Daleko przodem. Czyń Toriel, pogadaj. Ironicznie, rozmowa nie wydaje się być rozwiązaniem. A, ja. Nie, coś się stąd spotrzeba, przepraszam. Zapomniałem się. Litość, oszczędź. Szmato! Ja cię oszczędzam! Mogłabyś powtórzyć! Dobra, jeszcze raz. Zaraz zdechnę dosłownie, nie? Okej. Dobra, na razie mogę iść. Oszczędź. Co ty robisz? Próbuję kurwa przeżyć! Ma tu głupia. Pak. Daj mi spokój! Atakuj albo uciekaj! Daj mi kurwa spokój! Przeżyć! Proszę cię, Toriel! Przestań! To ty przestań! Jesteś chorą szmatą! O Boże!
Ona mnie nie zabije. Okej, okay, jestem beznadziejny. Ja wiem, jestem beznadziejny. Ja się musisz przyzwyczaić do gry, okej? Okay? Będę szczery z wami, po prostu i tyle. Zapętliła się rozmowa? Dosłownie? Okej, okay. Wiem, że chcesz iść do domu, ale... Czekaj. Okej, okay, nie udało się. Ale proszę, wróć na górę. Obiecuję, że dobrze o ciebie zadbam. Wiem, że nie mamy wiele, czegoś tak. Nie przeczytałem dokładnie. Możemy mieć tutaj miłe życie. Dlatego to tak Dlaczego tak, to tak komplikujesz? Proszę, idź na górę. O, śmiejesz tu mnie. Żałosne, czyż nie? Nie mogę ocalić nawet jednego dziecka. No nie możesz, sorry. Nie, nie rozumiem. Nie byłbyś szczęśliwy, będąc tu uwięzionym. Runy są bardzo małe, gdy tylko do nich przywykniesz. To nie byłoby odpowiednie dla ciebie dorastać w takim miejscu. Moje oczekiwania, moja samotność, mój strach. Dla ciebie, moje dziecko, odsunę je na bok. Jeśli życzysz sobie... Miałem nie speedrunować, sorry, ale czasami jak słyszę, jak kobieta do mnie, wiecie... A, woman, stop talking to me. Proszę cię, abyś nie wracał. Mam nadzieję, że rozumiesz. Żegnaj. I na tym poziomie zakończymy nasz odcinek. To będzie jakiś save czy coś? Coś? Jakiś saveik? Maybe saveik? Chcemy zakończyć grę. Dajcie mi save'a. Proszę, te gnoczki, tylko gwiazdka. Jakaś tylko gwiazdka. Dajcie mi gwiazdkę, proszę. Gwiazdka, bo ja chcę dopisać grę, nie chcę co... Nie ma gwiazdki... Chciałem skończyć grę. Myślisz, że jesteś mądry? Tak, kurwa, jest. Na tym świecie zabijasz albo jesteś zabijany. Więc miałeś możliwość zgrania według własnych zasad. Oszczędziłeś życie tej jednej osoby. Hi. Założę się, że czujesz się świetnie. Tym razem nikogo nie zabiłeś. Lecz o co będzie, jak trafisz do bezwzględnego zabójcę? Umrzesz raz jeszcze. Aż wymęczy cię próbowanie. Co wtedy zrobisz? Zabijesz w pełni frustracji. Czy też poddasz się kompletnie na tym świecie? Zostawiając mnie dziedzictwo i mój moc do jego kontroli. Jestem księciem przyszłości tego świata. Nie martw się, mój mały monarcho. Mój plan to nie królobójstwo. To jest o wiele bardziej interesujące. Ale nad śmiechem mógłbyś akurat popracować. W sensie tak ironicznie, jakbyś poprawił swój śmiech, to byłoby dużo lepiej. Dajcie mi save'a, bo chcę naprawdę mieć end of this history on... End of the story. Z koniec historii? Już myślałem, że to jest koniec gry, nie? Myślałem, że jakąś tymową wersję, kurwa, bo musiałem zmienić wersję tam w ustawieniach, żeby napisy działały. Myślałem, że wziąłem betonową wersję i będę musiał wszystko od nowa grać. Już mi się chciało kysnąć dosłownie. Zgaduję, że to będzie jakaś... Zapiska. Ale widzę, że nie. A mi bardzo zależy na zapisce. Dobra. Nie ma to znaczenia dla mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Ja po prostu wrócę do jego miejsca i tyle. Po problemie, nie? Do zobaczenia i cześć!